Dzień dobry. Witam na ostatnim odcinku Wiedźmina pierwszego z 2007 roku. I stoimy tutaj pod wejściem do właśnie klasztoru Płonącej Róży. Komona Zjewin, czy jeszcze nam coś powie? Tak. Byle de Ars, dostałem po żebrach. Mocno krwawisz, nie wygląda to dobrze. Zostaw mnie i zabij tego bydlaka de Aldersberga. Ach, mną zajmą się Skojatel. No idź już! Trzymaj się, Yvin. Wrócę po ciebie. A, tak wchodzimy. I teraz tak. Na szczęście jest tu ognisko, bo zanim my z nimi będziemy gadać, to tak, te wszystkie eliksirki, które tu mamy pięknie, musimy się tego pozbyć. Ponieważ niepotrzebne nam są eliksiry typu powój czy wilga przeciw truciznom. Ale mamy dużo pieniędzy, ale szok. I tak, biały miód bierzemy. O, właśnie, biały miód. Wszystkie eliksiry nam zeszły. I teraz od początku. Musimy się bardzo dobrze przygotować na ciężką walkę. I teraz tak, rosomak. Muszę zapamiętać, co biorę. Grom. Rosomak, grom. W tej turze to idzie. Ciężba. No, idziemy godzinę spać. No, może zrobimy sobie jeszcze jedną ciężbę na wszelki wielki. Mamy jeszcze jakieś punkty? No, mamy punkty! Cudownie. Co możemy sobie tutaj... O, precyzyjny. Wytrzymałość. O, moc znaków. A nie, to inteligencja. Tu jest wszystko. Bierzemy moc znaków. Świetnie. Okej, okay. Jedna godzinka. O, dlaczego dwie? No trudno. To mi trochę nie pasuje, po dwie godziny. Za dużo mi eliksirów zejdzie. Dobra, 5 godzin, 5. Teraz tak. Teraz idzie pocałunek. Filtr Petriego. I wierzba. Mam wilka. Dobra, tu muszę zobaczyć, czy jest wilk. I wilk, tak. I godzina. Puszczyk teraz. Gdzieś tu puszczyk lata. O, właśnie. Dobra, i to powinno nam wystarczyć. Na mieczach jeszcze mamy wszystko. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz Wielkiego Mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej.
Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. No właśnie. Śmierć! To ja chcę zwiać. O, no już. Już po krzyku. I tak, ja jeszcze wierzby nie wzięłam. Bo ja je zostawiam na sam koniec. Bo na razie nie będzie potrzebna. Dobra. Teraz tutaj będzie cutscenka. Mam nadzieję, że nie przeminą mi te eliksiry. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie Itliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach bogi. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. On jest szalony. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go we wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. Oszalał, naprawdę. Dobra, teraz bierzemy wierzbę. Aha, sprawdzamy. Patrzcie na ten czas tych eliksirów. Świetnie. Nic się nie martwię. No, jesteśmy przygotowani. Jeszcze zapis. Aldersberg oszalał. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, Dealdelsberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć.
Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Kuglarskie sztuczki. Nie wiem, po co to zbieram. Ale szybko Geralt tu biegnie. Szani! Geralt, nic ci nie jest? Szani? Tutaj. Jakim cudem? Potrzebujesz wsparcia, więc się zjawiłam. Taka jest natura tego miejsca. Tego miejsca czy tego czasu? To nie jest przyszłość, Geralt. Przynajmniej nie do końca. To wizja zrodzona w umyśle wielkiego mistrza. Przebłyski przyszłości zabarwione jego lękami i przekonaniami. Możesz tu spotkać dziwne rzeczy. Odbicia własnych niedokończonych spraw, następstwa podjętych decyzji. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko śmierć. Może tak być, o ile tylko dopadnę w końcu wielkiego mistrza. Pójdę z tobą, Geralt, na wypadek, gdybyś potrzebował pomocy. Będę leczyć twoje rany. No i teraz potrzebujemy... O, już nie. Tutaj weźmiemy sobie... Kościogłów, czy to jest... Jaki miecz na niego użyć? Nie ma znaczenia. No, Szani nas będzie leczyć. Pięknie. Ale nie, nie będę. O, co oni tu mają? Ścięgna kontra bestii. Myślałam, że coś znajomego. I tutaj nigdy nie wiem, którą stronę biec, tak mówiąc szczerze. Już niczego nie będę zbierać. O, Abigail. Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Ty, małpoludy, to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. A jaskółka nam dała. Tak, tu będziemy widzieć teraz konsekwencje podjętych decyzji. Uratowaliśmy Abigail i przyszła z pomocą. Gdybyśmy ją pozostawili na pastwę wieśniaków, ona już nie byłaby dla nas taka przyjazna. Tam musimy iść. Dobra. Tam Szani też z kozikiem.
Nie wiem, jaki mieć na nich, naprawdę. Nie ma znaczenia. I znowu ten szaleniec. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Te wizje to mój dar. Ktoś zdecydował, że mam widzieć przyszłość. Ale sam zdecydowałeś, jak korzystać z tej mocy. Geralcie, co o tym sądzisz? Nieraz mówiłeś, że specjalne dary losu należy wykorzystywać w słusznych celach. Wybrałem najszczytniejszy. Uratowanie milionów istnień. I realizujesz go, zabijając setki. Ilu jeszcze zamierzasz skazać? Nie wiesz, jak olbrzymia katastrofa nadciąga. Krążą tu duchy tych, którzy zginęli. Im powiedz, że nie mieli prawa ocaleć. Nie ma to jak wizja szalonego terrorysty. Tam ranię ten miecz, nie ten znak i już. O, upiór gonu, ale szybko go załatwiłam. Aha, tylko na chwilę. W grze podstawowej te wszystkie upiory są niebieskie, a tutaj modyfikacje są czerwone, tak jak upiorni jeźdźcy. Czerwony orszak. No, król gonu. Tyle aż wasz. No ale dobrze sobie radzimy. Świetne, mamy eliksiry i budowę postaci. Torwiel. Zabiłeś ich, chociaż byli niewinni. Nie chcieli zginąć od mrozu, nie chcieli trwać dalej jako upiory. Nikt im nie dał wyboru. Miałem dać się zabić? To nie w moim stylu, Torwiel. Ty również nie miałeś wyboru. Nikt z nas nie wybiera ścieżki, którą podąża. Co tu wybrać? Rozumiem cię. Musiałaś walczyć o godność. Nie miałaś wyboru. Każdy z nas robi to, co mu dyktuje los. Przed tobą ciężka i niebezpieczna droga, Geralt. Zanim wyruszysz, przyjmij ode mnie dar. Zaklęłam twe miecze magią ognia. Będziesz mógł się ogrzać na tym zimnym pustkowiu i zadawać silniejsze ciosy. O, ale super. Ale super. No, czego chcieć więcej? Tutaj znak sobie zmienimy, jak już mam ogień na mieczu. I teraz tu rędy. O, tu do mnie lecą, ale fajnie te miecze wyglądają. Świetnie. Jurgonu. Teraz zmiana znaku i zmiana miecza. Znowu ten szaleniec.
Zrozumiałeś wreszcie, uparty Wiedźminie? Ludzkość ma zginąć, a ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? W walce o ideały nie ma łatwej drogi. Zostałem przyparty do muru. Muszę ocalić ludzkość za wszelką cenę. Znasz powiedzenie, cel uświęca środki. Znam. Jesteś żałosny, D'Aldersberg. Bredzisz, jakbyś wierzył we własne kłamstwa. Widzę, że dalej nie rozumiesz. Nie ludzie nie są celem, lecz środkiem. Jeżeli tak bardzo brzydzisz się ludźmi, zostawię ci do towarzystwa moje nieludzkie sługi. Powinniście się polubić. Wiele was łączy. Ja. Nowa zmiana znaku. O, na niego nie działa art. Mutant. O, na ciebie zadziałało. Pięknie. No i masz tu. I tak ma być. Siegfried. Chcieliśmy uratować ludzkość. Zakonowi mogło się to udać. Zamach stanu, wybuch wojny domowej, morderstwa, eksperymenty na dzieciach. Jeśli o mnie chodzi, to zbyt wysoka cena. No tak. Po co ci to mówię? Rzekomo bronisz ludzi przed potworami, ale tak naprawdę rzucasz ich na pastwę bestii. A wiesz dlaczego? Bo sam nie jesteś człowiekiem. Jak mogłem się tak pomylić? Powinienem był dostrzec twoje prawdziwe oblicze i zabić cię dawno temu. Spróbuj teraz. Oj. Broń się, odmieńcze! Zygfryd. Ale spadło. No i Zygfryd. Musisz zginąć po raz wtóry. Oho! Normalnie szani go zasztyletowała, no nie wytrzymam. Kolejny mutant. Szani, normalnie genialna współpraca. O, Alvin. Bez wiewiórek. Ten miecz. To tylko ułuda, Szani. Dokładnie. Znowu ten szaleniec. Wolę zrobić zapis. Dobrze, że się da. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Potrzebowałem wiedźminów, ale wiedziałem, że sekret mutacji zaginął. Mieliście prawie wszystkie elementy, ale brakło wam odwagi i wizji. Ja zrealizowałem wasze podświadome chęci. Jesteś zwykłym złodziejem, D'Aldersberg. I w dodatku kłamliwym hipokrytą. W dalszym ciągu nie pojmujesz? Nie potrafisz dostrzec złotej drogi z moich snów? Moi zakonnicy wyjaśnią ci, o co chodzi w języku, który zrozumiesz. Na pewno.
Ech, mutanty. Hen do żony. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Szani genialna jest po prostu. O, zbliżamy się do zamku szaleńca. Ja się boję tej walki, naprawdę. Jadda. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. No, w swojej zacnej postaci, Adda. Dobra, zapis. Naprawdę boję się tej walki. Nie wiem, ile ona będzie trwała. I ile razy będę ją powtarzać? Mnie tu zranił. Żadnej litości! Dalej musisz iść sam. Tak. Dlaczego? Zbliżamy się do samego serca wizji. Wielki mistrz nie dopuści tam nikogo, prócz ciebie. Pójdę więc sam. Do zobaczenia, Shani. Uważaj na siebie. Ja się tego boję. Nie chcę tu. Nawet nie medytujemy, bo mi przeminął eliksiry. Wstawaj, Geralt. Sprawdzamy. Tak. Nic mi nie może przeminąć. Idziemy, idziemy. Zapis? Nie w tą stronę, ja zawsze pomylę. Ja się tego boję. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Aha. Twój czas się skończył. Teraz przemówią miecze. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Co? Bolesnej lekcji. Go to hell.
Jak zwykle zwijał. Pięknie nam idzie. I to nawet nie tym mieczem. Nie zdążyłam zmienić. A, dobrze, że mam tamten. A teraz z mistrzem walczymy. Dobra, zmiana miecza. Na ifryty nie zwracamy uwagi. Robi się niebezpiecznie. Jaskółka. Nie umiem wypić jaskółki. No, całkiem nieźle nam poszło. Bałam się, że będzie gorzej. Dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Wciąż nie znasz swojej przeszłości. Nie wiesz, dlaczego przywrócono cię do życia. Nie odnalazłeś swego przeznaczenia. Słowa, słowa, słowa. Pozwól zatem, że przypomnę twoje słowa. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę się oglądał przez ramię. Znajdę salamandrę i wypełnię.
rezultat zawsze będzie ten sam. Śmierć. Zależy tylko czyja. Dla mnie to dość istotna różnica. Mnie zabić nie można. Zdołasz tylko odroczyć swój koniec. Ale on i tak nadejdzie. Zajmijmy się jednak tym, który już nie żyje. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za twymi plecami, gdy przybyłeś do Kermoren, zwiastując upadek twierdzy. Obserwowałem cię, gdy sądziłeś mieszkańców w Podgrodzie i odszedłeś, zostawiając za sobą krew i ogień. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda. Narażałeś Szen w imię własnych celów. Z każdym twoim krokiem rastał chaos. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Rzuciłeś pod nogi Skojatel złoto, rozpętując nowe rzezie. Opuściłeś wyzimy, zostawiając za sobą chaos. Tylko po to, by sprowadzić zagładę na odmęty. Każda twoja decyzja pociąga za sobą dalsze zniszczenia. Każdy wybór prowadzi do większego zła. Jak się czułeś, gdy twoi elfi sojusznicy palili wyzimę i mordowali Dwan? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty, zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Przeciwstawiasz się mnie. Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. O, pomyli się przyciski. Nowy poziom, tak? Teraz. Też by nas ogłuszył, ale wierzba nas przed tym wrogiem. Zaraz będzie koniec. I jest koniec. Ale szczątki z dzikiego ogonu, z samego króla, to bym wzięła. Ogary dzikiego ogonu. Coś muszę wywalić. Weźmiemy, a czemu nie? Dobra. I teraz finałowe zabójstwo. Tak.
To miecz na potwory. Obudziłeś się, Geralt. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Wystarczająco długo. Przewrót stłumiony, zakon rozbity w drobny mak, a Foltest odzyskał władzę. Co się stało z Yvinem? Był tu jeszcze przed chwilą. Pilnował cię, dopóki nie przyszedłem. No potem musiał znikać. Foltest pozwoli mu odejść. Na pewno. W końcu to oddziały nieludzi przechyliły szale zwycięstwa w walce przeciw zakonowi. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Gdzie on tam leży? Tutaj. Amulet z Dwimerytu i wiedźmińskie tajemnice. Coś się kończy? Coś się zaczyna? O, zeszły nam eliksiry wszystkie. Teraz pogadamy z Jaskrem, ale zrobimy sobie tu zapis na save'a do następnej części. Tak właśnie. I rozmawiamy. Weź to trzeba i powodzenia na szlaku, Wiedźminie. No przecież musimy pogadać, Jaskier. O właśnie. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to, co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Pójść spać. Jestem zmęczony, Jaskier. Pragnę tylko świętego spokoju. Tak sądziłem. Znamy się od wielu lat i nigdy nie widziałem w twoich oczach takiego zmęczenia. Nie chodzi o machanie mieczem, wiesz przecież. Zbyt wiele od ciebie oczekiwano i jak zwykle musiałeś sprostać zadaniu ponad siły. Nie zrozum mnie źle. Jestem więcej niż szczęśliwy, że znów mamy okazję z sobą porozmawiać. Ale tak sobie myślę, może nie powinieneś był wracać. Mogłeś pozostać w tamtym miejscu, w krainie jabłoni. Widać, nigdy nie zaznam ukojenia. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Walki w Wyzimie obnażyły szaleństwo Jakuba de Aldersberg. Ludzie przestali ufać zakonnikom, zaczęli traktować ich jak wrogów. Foltest wykorzystał to i ograniczył wpływy zakonu. Wybaczył bunt nieludziom w zamian za pomoc w walce z uzurpatorem. Jego łaska nie trwała długo i nie mogła powstrzymać pogardy i nienawiści. Na traktach znów pojawiły się komanda. Sława jej wina jako pogromcy zakonu przyciągała do Skojatel młodych straceńców.
Czarodziejkom nie udało się rozszerzyć wpływów. Wojenna zawierucha przyniosła tylko straty. Z czasem wszystko wróciło do normy. Przeżyli i podli, i sprawiedliwi. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. Pomocą Temeria i Redania zjednoczyły się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu. I zakończyliśmy wspaniałą przygodę z Wiedźminem pierwszym. Aż mi tak dziwnie, że to za nami. Uwielbiam tą grę. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy grałam i na pewno jeszcze wiele razy będę grać. Bo nigdy się nie nudzi, tak jak Mass Effect. Gra ponadczasowa, chociaż mechanika walki jest męcząca, ale można się przyzwyczaić. Ach, uwielbiam tę grę, wybory. Takie opowiadanie się po konkretnych stronach z całą masą konsekwencji. Tego nie ma już w kolejnych odsłonach. To jest tylko tutaj. Tak bardzo książkowa jest ta gra, taka, bym powiedziała, mięsista. Uwielbiam Wiedźmina pierwszego i trochę boję się remake'u, czy będzie w stanie powtórzyć sukces i zachować klimat. Bo niewątpliwie ta gra jest tak klimatyczna, że oczarowuje za każdym razem. Pomimo tego, że ją się zna, czar pozostaje ten sam. Dziękuję Wam za oglądanie, za komentowanie, za lajki, za suby. To mnie bardzo motywuje. Także jeszcze raz dziękuję. Oczywiście spotkamy się z
Wiedźminem drugim, ale nie od razu. Musimy pograć teraz w coś innego. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnej grze. Na razie, pa!